Dobry wieczór Państwu, witam w kolejnych rozmowach zaawansowanych. Proszę tutaj szybko informację, jeżeli można na czacie, czy mnie słychać. Jeżeli tak, działamy. Także, proszę Państwa, ponownie mam przyjemność mówić samodzielnie. Niektórzy już zaczęli sobie troszeczkę żartować. Ja osobiście też lekko sobie z tego zażartuję i przyznaję, że nawet mnie to rozbawia. Może należałoby ostatnie audycje przemianować na monologi skomplikowane zamiast rozmów zaawansowanych, no ale chwilowo pozostaniemy przy, że tak powiem, tradycyjnej nazwie, chociaż nie jestem może znany z wielbienia i hołdowania tradycji, to jednak w tym wypadku pozostaniemy przy tym, a że tak powiem, rozmówcę dodatkowego w postaci Janny mam nadzieję, a może nie nadzieję, wręcz liczę na pojawienie się jej za tydzień. Dzisiaj natomiast Państwo będą mieli przyjemność wysłuchać mojego wykładu. Niektórzy powiedzą monologu, bo w zasadzie będzie to monolog, chociaż przynajmniej do połowy, bo później będę korespondował, że tak powiem, z Państwa wypowiedziami na czacie, które zawsze bardzo chętnie obserwuję, czytam i z przyjemnością się będę do nich odnosić. A temat dzisiaj, proszę Państwa, można by powiedzieć zdecydowanie filozoficzny. Jak oczywiście wielu słuchaczy mnie zna, wątek hiperfizyczny gdzieś tutaj się naturalnie przewinie i nie omieszkam dodać od siebie kilka słów takich subiektywnych, prywatnych odczuć na ten temat i na pewno będzie pewna nuta w związku z tym subiektywizmu w tym przekazie, bo jak najbardziej jest to temat, dzisiejszy temat, proszę Państwa, który w sumie dotyczy nas wszystkich. Mógłbym powiedzieć, chcemy czy nie, ale każdy z nas w pewnym momencie życia, prędzej czy później, zaczyna się zastanawiać. No, zdarzają się sytuacje, że ludzie przestają się wreszcie zastanawiać nad tym, to już jest inna sprawa. Ale każdy w zasadzie z nas, chociaż w którymś momencie życia, zastanawia się, jaką, że tak powiem, drogę w życiu obrać. Co by chciał osiągnąć, co by chciał zmienić, dokąd zdąża, jaki to ma wszystko sens. Ja, proszę Państwa, z pewnością nie odpowiem kompleksowo każdemu na te pytania, które każdy sobie tak naprawdę z Państwa zadaje, ale postaram się podać bardzo ciekawe spojrzenie na temat, które być może pozwoli poszerzyć horyzonty i zmniejszyć trudności związane, że tak powiem, z kroczeniem po jakiejś drodze, bo nie powiem, czy właściwej, czy niewłaściwej, bo tak naprawdę każdemu pozostaje to ocenić. Ja będę miał tutaj kilka subiektywnych uwag na temat tego, co, że tak powiem, ma jakiś trochę większy czy mniejszy sens. Sens oczywiście właśnie z mojej subiektywnej perspektywy. Dlaczego subiektywnej? Bo, proszę Państwa, każdy nasz wybór, wszystko, co wykonamy w życiu, niesie ze sobą jakieś konsekwencje. I możemy świadomie te konsekwencje przyjmować, nieświadomie. Możemy udawać, że ich nie widzimy, je ignorować. Bardzo różnie to jest, ale one po prostu są. Z czego dokładnie to wynika? Chyba dzisiaj się nie będę rozwodzić tak głęboko, hiperfizycznie nad tym, ale w każdym razie na to, co my robimy, na to, co zrobiliśmy i nawet na to, co zamierzamy zrobić, rzeczywistość dostarcza nam jakiejś zwrotnej odpowiedzi. I w ramach tej odpowiedzi my często generujemy dalej jakąś kolejną rzeczywistość, swoją rzeczywistość, swoje posunięcia, swój sposób myślenia, życia. I w ramach tego sposobu postępowania, życia generujemy kolejne reguły.
I tak częstokroć buduje się nasza jakaś unikatowa ścieżka. Na tym, można by powiedzieć, polega ta indywidualność, że każdy z nas, mając jednak troszeczkę ten inny zestaw doświadczeń, że tak powiem lekko żartobliwie, inny pakiet startowy, w praktyce będzie miał tą drogę swoją życiową, czy swojej całej istoty, nawet ewolucji, inną. Czasami są to różnice większe, czasami mniejsze. Nie ma to jakby w tym momencie większego znaczenia, ale ważne jest, proszę Państwa, żeby już to, co jest takiego ważnego, chcę na początku przekazać, żeby mieć świadomość tego, że rzeczywistość, dając nam informacje zwrotne, możecie to nazwać wszechświatem, wszechbytem, absolutem, Bogiem, rdzeniem, jak ktoś chce, Bogiem Ojcem, nie ma problemu. Dla mnie to są nazwy. Ale wiecie co? Jest jedna rzecz, o której chcę powiedzieć i żebyście pamiętali, chociaż przypuszczam, że wielu słuchaczy już ten temat ma za sobą, bądź intensywnie pracuje nad tym wątkiem, a jednak istnieje tutaj w tym naszym systemie wiele programów, które to nasze spojrzenie ogranicza, mianowicie tych różnych konsekwencji zwrotnych się boimy, dlatego że mamy dalej w głowie mimo wszystko obraz Boga karzącego. Rzeczywistość, kiedy dostarcza nam jakiejś informacji zwrotnej w postaci wydarzenia, które niekoniecznie jest dla nas przyjemne, częstokroć jest mimo wszystko, nawet wśród ludzi świadomych, odbierana częstokroć jako swego rodzaju kara. Proszę Państwa, tutaj powiem akurat bardzo zdecydowanie, nie ma żadnej kary. Jest odbieranie konsekwencji po prostu naszych czynów, czy też tego, czym jesteśmy, czy też tego, gdzie jesteśmy, ale to się wszystko i tak składa na to, kim jesteśmy. Bo to, kim jesteśmy, może się zmaterializować w tej, a nie innej rzeczywistości. I właśnie w tej, a nie innej rzeczywistości w danym momencie doświadczamy. Jakbyśmy byli inni, to byśmy byli w innym miejscu, w innej rzeczywistości. W sumie bardzo proste. I ważne jest przede wszystkim to, żeby nie mieć żalu do rzeczywistości, że dostarcza nam jakichś nieprzyjemnych doświadczeń, bo nie ma w tym winy rzeczywistości. A jaka jest? Proszę Państwa, częstokroć te nieprzyjemne konsekwencje biorą się stąd, że my tej rzeczywistości po prostu nie rozumiemy. Albo siebie nie rozumiemy. Też tak oczywiście bywa, a nawet jest tak bardzo często. I nie ma, proszę Państwa, wysokiego sądu Bożego, czy też anielskich zastępów, które będą nas karać. Nawet nasi opiekunowie, owszem, dostarczają nam różne doświadczenia, ale one są ewentualnie zgodne z nami. I proszę Państwa, nawet te tak zwane negatywne byty nie dostarczą nam doświadczenia, które by w jakiś sposób w zgodzie z nami nie było. W zasadzie to, proszę Państwa, w sumie to nikt nie jest nas w stanie ukarać, chyba że sami się decydujemy na to, żeby, że tak powiem, siebie ukarać, bądź pozwolić komuś innemu wmówić, że może to zrobić. To jest całkiem dobre określenie. I ja tutaj celowo odczynię taki wywód, ponieważ, proszę Państwa, dzisiejszy temat, jedyna słuszna droga, jest bardzo, bardzo szeroki, ale ja przyznaję, będę trochę negatywnie o tym podejściu jedynej słusznej drogi się wypowiadać, ponieważ jest to bardzo mocno na wielu poziomach zakotwiczone, wręcz powiedziałbym system myślenia na Ziemi, który częstokroć nas bardzo, bardzo ogranicza,
No i powoduje po prostu nieprzyjemne stany, dużą ilość cierpienia, no i też tak zwanych negatywnych zjawisk. Czy tak musi być? Proszę Państwa, to, że taki program tutaj istnieje i na taki system się zgodziliśmy, a nie inny, to też oczywiście o czymś świadczy. Ale nikt, proszę Państwa, nie powiedział, że jak przyszliśmy i taki system zastaliśmy i takie programy, jakie są tutaj, że muszą takie pozostać. To ktoś wcześniej zaprogramował w tym systemie i takie wartości, powiedziałbym, wrzucił od siebie do tego systemu i takie zostały wrzucone, a wrzucić można inne. To nie jest zamknięta opcja, że rzeczywistość o taka jest, że cierpienie w takiej ilości musi być. Ja nie będę tutaj rozsądzać, w jakiej ilości musi być, jakiej musi nie być, czy w ogóle nie musi być, ale to, co powiem, proszę Państwa, od siebie w zasadzie chyba na 100%. Taka ilość cierpienia, jaka jest w tej chwili na Ziemi, być obecna nie musi. A czy się uda to osiągnąć? No, to jest troszeczkę osobny temat. Ten temat za jakiś czas postaramy się poruszyć. Myślę, że swego rodzaju audycję wreszcie i tutaj zbiór konkretnych informacji na temat wizji przyszłości z Janną przygotujemy wspólnie. A dzisiaj będę samodzielnie kontynuował ten właśnie wątek. Wręcz powiedziałbym tego programu jedynej słusznej drogi. Ale proszę Państwa, kiedy mówię o jedynej słusznej drodze, to należałoby się przede wszystkim zastanowić, co rozumiemy jako drogę. Czy proszę Państwa, droga jakaś, nasza prywatna, droga czyjegoś rozwoju, droga kariery, czy też droga, do której cywilizacja zdąża, bo jak wiemy, zawsze fraktalnie to się, proszę Państwa, przekłada. To, co my doświadczamy, doświadcza też nasze społeczeństwo, doświadcza cały glob. W jakimś sensie nasza okolica, nasza galaktyka i tak dalej. Nawet jest to obecne we wszechświecie. Oczywiście na każdym wyższym czy też niższym poziomie fraktalnym ta rzeczywistość jest troszeczkę inna, ale jakieś ogólne zasady są powtarzalne. I proszę Państwa, czym droga jest lub może być, a czym nie jest? Czy proszę Państwa, droga jest dążeniem do celu? Chyba tak. Wszak, jeżeli mówimy, że wkraczamy na jakąś drogę, to wkraczamy właśnie na jakiś szlak, który ma nas dokądś doprowadzić. Czy, proszę Państwa, droga jest przemierzaniem życia? Chyba też, bo przecież zbierając te kolejne doświadczenia, krocząc przez życie, idąc właśnie gdzieś, nazwijmy do przodu, symbolicznie oczywiście, no to kroczymy przez to życie. Czyli w zasadzie można by powiedzieć, że samo życie jest drogą. Z drugiej strony można by spojrzeć, że same doświadczenia w tym życiu są drogą. A może jednak nie ma drogi, tylko jest tak naprawdę płynięcie z rzeczywistością, bo jest nasze życie, ono gdzieś tam się w tej rzeczywistości znajduje, a my w nim dążymy, dążymy do przodu. Płyniemy z tą rzeczywistością, płyniemy z tym nurtem. Płyniemy do przodu, no właśnie, czy płyniemy do przodu, znaczy co? Rozwijamy się. Jeżeli płyniemy do przodu, rozwijamy się, jeżeli nie płyniemy, nie rozwijamy się. Tak niektórzy mogliby powiedzieć, jest w tym, proszę Państwa, pewna słuszność, ale proszę Państwa, ja myślę, że rzeczywistość jednak nie jest jak rzeka, choć rzeki są w rzeczywistości, są rzeczywistością też, to bardziej rzeczywistość jest właśnie tym, czasami się mówi symbolicznie, oceanem.
na którego te wszystkie rzeki spływają, a potem z tego oceanu woda paruje, nasącza glebę i znowu płyną rzeki, które są raz tu, raz tam, ich koryta się zmieniają, nie mają stałego miejsca, choć można w danym momencie określić jakiś ich tor, to gdzie płyną, w jakim kierunku płyną, ale on się zawsze może zmienić. I zawsze zdążają do tego oceanu. I w tym oceanie się spotykają. I tam, proszę Państwa, wchodzą w wzajemną interakcję. Jeżeli płyniecie z rzeką, jest tym rozwojem, dążeniem do przodu, to jeżeli dopływamy do tego oceanu, to co? Przestajemy się rozwijać? Gdzie będzie płynięcie do przodu? Możemy ewentualnie płynąć przed siebie. A jak płyniemy przed siebie, to w prawo, w lewo, do przodu, na północ, to jest rozwój, czy na południe, czy na wschód, czy na zachód. Proszę Państwa, z tym rozwojem, rozwijaniem się podczas swojej drogi jest także spory dylemat. I warto się naprawdę nad tym zastanowić. Ja za chwilę na ten temat powiem parę więcej słów. Ale już teraz zwracam Państwa uwagę bardzo celowo na to, że jeżeli istniejemy w rzeczywistości, której jest tak wielka ilość różnorodności, samą tą różnorodność dostrzegamy na Ziemi, a przecież Ziemia to taki maleńki wycinek całej rzeczywistości. I w związku z tym chyba wręcz nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co może istnieć w całym wszechświecie. To jak można stwierdzić, że istnieje tylko ta rzeka, po której w tej chwili płyniemy. I ona jest najlepsza, bo prowadzi do źródła, do oceanu. A może, proszę Państwa, wpada do zgniłego stawu. Czasami też tak może być. Nie ma, proszę Państwa, jednej odpowiedzi. Nie ma tutaj prostych rozwiązań. Ale może nie dam Państwu dzisiaj odpowiedzi, ale dam może kilka podpowiedzi. W każdym razie, jeszcze a propos naszej tej drogi życiowej, czy tej drogi, proszę Państwa, jeszcze możemy spojrzeć na to inaczej. My możemy być tą jedną z wędrujących kropli w tym całym obiegu wszechświata. Tak samo jak na Ziemi ta woda płynie. I proszę Państwa, w związku z tym jesteśmy tylko elementem tego oceanu. Czasami z niego wyparujemy, jesteśmy w chmurze, unosimy się, nie widzimy go, nie czujemy. Czasami jesteśmy bliżej, bo już się skropliliśmy, już płyniemy do niego. Jesteśmy na drodze świadomego rozwoju. I czasami wpadniemy z powrotem do tego oceanu, czasami jednak jeszcze nie, bo po drodze wyparujemy. I znowuż wracamy do obiegu, zanim dopłyniemy do oceanu. Albo właśnie utkniemy gdzieś, wpadniemy do jakiegoś stawu, albo, że tak powiem, wtopimy się, proszę Państwa, właśnie w jakieś ciało, w jakąś istotę, nas wypije, staniemy się jej częścią, może jesteśmy jej częścią, jesteśmy taką kropelką na przykład, tak jak kropla w oceanie, proszę Państwa, tak my jesteśmy kropelką na Ziemi? Tak można na to spojrzeć. Wreszcie, po tym wszystkim, co Państwu powiedziałem, można się zastanowić, czy istnieje coś takiego jak droga,
Czy to jednak jest jakaś iluzja wszystko, bo przecież jeżeli ciągle może się zmienić kierunek, może się zmienić to koryto tej rzeki, możemy wyparować, możemy iść do przodu, płynąć, ale możemy się cofnąć, możemy zostać zjedzeni, wypici, zabrudzeni. Albo możemy po prostu być w oceanie. To gdzie tutaj, proszę Państwa, jest droga w ogóle? Może nie ma w ogóle żadnej drogi i czegoś takiego. I proszę Państwa, wiecie co? Ja bym powiedział tak, że droga jednak istnieje, bo proszę Państwa, to, co często nazywamy iluzjami, to jest właśnie rzeczywistością. Tylko że należy rozumieć, że jest to jakiś fragment rzeczywistości. Jeżeli ja sobie wyznaczę jakiś cel, do niego dążę i znajduję tam swoją drogę, drogę do tego celu, to proszę Państwa, ta droga tam jest. Jeżeli wyznaczę inną drogę, to ona także będzie. I wiecie co? Nie będzie lepsza czy gorsza, ale będzie inna. I właśnie należy to zrozumieć, proszę Państwa, że iluzja, czyli iluzoryczność tego, że ja sobie w tej chwili, tak jak na mapie, wyznaczę drogę do jakiegoś celu palcem po mapie, to jest to tak samo iluzoryczne, jak rzeczywiste. Że istnienie drogi w pewnym sensie rzeczywiście istnieje tylko w naszych głowach. Ale czy to, co istnieje w naszych głowach, w naszych ciałach, w naszych strukturach, nie jest jednak jakimś elementem naszej całej rzeczywistości? Emanacją tego, kim jesteśmy. I wiecie co? Albo nie. Powiem Wam dalej. Celowo taki przerywnik robię. Być może wspomoże, że tak powiem, restart umysłu. I przejdę do następnego wątku, który być może pozwoli Państwu trochę rozwikłać i poszerzyć horyzonty. Proszę Państwa, tak jak już wcześniej wspominałem, jeżeli jesteśmy na tym oceanie, albo widzimy ten ocean, rozumiemy, że na nim jesteśmy, że prąd nas nie porwał, albo że płyniemy na tej rzece, ale tak naprawdę to nikt nam nie broni przecież przybyć do brzegu, zatrzymać się, skręcić, przejść do innej rzeki. I w związku z tym istnieje naprawdę wiele, a właściwie nieskończona ilość możliwych dróg. Ale one mogą istnieć, bądź istnieją w tej chwili. Tyle, że na Ziemi, proszę Państwa, troszeczkę ścieżek się utarło. To jest jak z tymi właśnie korytami rzek, czy wydeptywaniem dróg. Owszem, każdy kolejny człowiek, który przejdzie tą samą drogą, nie będzie szedł w identyczny sposób jak tamten poprzedni, ale jednak mogą ten grunt ubić, wydeptać i częstokroć kolejnym, którzy po prostu będą po nim przechodzić, będzie łatwiej. Łatwiej będzie, bo będzie to już gotowa droga. Nie leśna polana, nie krzaczory, przez które trzeba się przedzierać, szczyt, na który się trzeba wdrapywać, tylko pewien gotowiec. I nasz system, nasz obecny Matrix, który no już spory kawałek czasu sobie tutaj istnieje, a już w szczególności mówiąc, powiedzmy, ten w miarę nowy system, powiedzmy, który tutaj bardzo wyraźnie się rozwija od XIX wieku, wyspecjalizował się w wielu gotowcach, gotowych, proszę Państwa, drogach.
Jest to częstokroć fajne, bo jest proste. Bo pojawiają się rozwiązania, które dają nam, proszę Państwa, pakiet na całe życie. Pakiet, który pozwala nam się nie musieć zastanawiać, nie mieć zbyt wielu wątpliwości, bo możemy wybrać, proszę Państwa, ścieżkę kariery. I wtedy sprawa jest prosta. Załatw sobie znajomości, załatw sobie wykształcenie. W sumie mniejsza o to, czy będziesz dobrym studentem i miał wiedzę, czy będziesz coś rozumiał. Ważne, żebyś uzyskał papier. Jak tak potrafisz, to nawet możesz go sobie kupić, prawda? Nie ma sprawy. Zdobądź dobrą pracę. Mąż, żona, dzieci, samochód, dom na kredyt. Zasada bardzo prosta. W sumie sprawa załatwiona. 50 lat pracy, emerytura. Zakładając oczywiście, że do niej dożyjesz i zakładając, że w ogóle będą. To już jest inna sprawa, bo to czasem można się trochę rozczarować. No ale powiedzmy, procedura jest. I można wybrać tą drogę. Co więcej, powiedziałbym, że nawet obecnie jest dosyć trudne jej nie wybierać. Czy jest niemożliwe? Jest możliwe oczywiście nie wybierać tej drogi, ale wiecie co? Żeby móc wybierać inną drogę niż gotowiec, to trzeba spojrzeć, co jest po prostu poza udeptaną drogą i zdecydować się wyjść, proszę Państwa, na trawnik. Chociaż na trawnik, a potem ewentualnie na polanę. A później można wyjść do lasu, a potem się wdrapać na drzewo i mieć dobry widok. I proszę Państwa, jednym z takich gotowców jest droga kariery, ale jak już wychodzimy poza tego schematu drogę kariery, czy też odtwarzania swego rodzaju życia, bo powiedzmy to jest w tej chwili taka droga najpopularniejsza, no to schodzimy na ten trawnik, wybieramy drogę alternatywną, niekoniecznie aż tak udeptaną, no ale możemy zobaczyć, że na tym trawniku też jednak kolejne osoby były. Robi nam się trochę raźniej. No i spotykamy wtedy jakieś gotowe też rozwiązania. I bardzo często wiele osób już w tym momencie zaczyna mówić o rozwoju duchowym. Bo spotkało filozofię tą czy nie inną. Bo spotkało religię tą czy nie inną. Bo spotkało tą czy nie inną, proszę Państwa, subkulturę. Czy to jest bezwartościowe, czy wartościowe? Proszę Państwa, ja oceniać tego nie będę, chociaż o konsekwencji wyborów dróg opowiem jeszcze dzisiaj trochę, to jednak są to te drogi częstokroć alternatywne, to jednak też są częstokroć pewne gotowce, szablony. I proszę Państwa, wiele słuchaczy, który mnie już tutaj zna, słyszało z mojej strony krytyczne słowa na temat wielokrotnie różnego rodzaju religii, bo nie tylko koniecznie chrześcijańskiej. I w pewnym sensie będę to podtrzymywać. Ale wiecie Państwo, nie dlatego, że coś jest złe, tylko właśnie ze względu na ten program jedynej słusznej drogi. Bo czy to będzie, proszę Państwa, chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm, czy jakakolwiek inna większa czy mniejsza religia, większy czy mniejszy gotowy system filozoficzny, proszę Państwa, będzie miał najdoskonalsze nawet możliwe opracowania, bo nie ukrywam, że bardzo wiele tych systemów posiada w sobie bardzo wiele mądrości.
i bardzo szczerze wręcz polecam czerpać z niektórych treści, wartości, wiedzy. Postawię jednak tutaj duże ale. Duże ale stawiam dlatego, że są to jednak pewne nadal torowizny. Jeżeli, proszę Państwa, chcemy naprawdę poznać siebie, no, chyba że nam to nie przyświeca, to już jest zupełnie inna sprawa. Ale jeżeli my, proszę Państwa, chcemy poznać siebie, to tak się składa, że nie poznamy siebie idąc gotową drogą. Przynajmniej nie w pełni. Wiecie też między innymi dlaczego? Bo jak idziemy nawet na spacer, proszę Państwa, i zbaczamy ze szlaku i nawet się zgubimy, to dopiero widzimy prawdziwą swoją naturę. Wiecie Państwo, takie proste doświadczenia z życia. Ja może mówię tutaj teoretycznie bardzo filozoficznie, ale to się przekłada na szarą rzeczywistość. Jeśli chcecie poznać siebie albo poznać drugiego człowieka, to jest na to wiele sposobów. Jeden z możliwych to właśnie, proszę Państwa, wyjść na przykład i gdzieś się zgubić. Pójdźcie na spacer do lasu, najlepiej na terenie, którego nie znacie. Przespacerujcie się tak trochę może spontanicznie. No i zgubcie drogę. Najlepiej jeszcze jakbyście pobłądzili z godzinkę albo dwie, albo trochę dłużej. I się zdołali trochę wymęczyć. No proszę Państwa, wtedy rzeczywiście łatwo zweryfikujecie, czy na przykład na pewno niczego się nie boicie, czy ta druga osoba na pewno jest spokojna, zachowuje spokój. Jak się zachowuje w sytuacjach ciężkich, kryzysowych, czy jednak dusi coś w sobie, czy jednak przychodzi odpuszczenie. A w momencie, kiedy się siedzi tak wygodnie i filozofuje, proszę Państwa, tak jak ja w tej chwili sobie wygodnie za biureczkiem siedzę i do Państwa mówię, to oczywiście mogę sobie też pięknie o wszystkim opowiadać, ale to powinno mieć pokrycie w rzeczywistości. I dlatego wspominam a propos tej drogi, że te gotowce, nawet te alternatywne gotowce, to proszę Państwa są jak takie szlaki turystyczne w lesie. Nie błądzicie już w tłumie, wychodzicie, tam jest mniej ludzi, zobaczycie bardzo ciekawe widoki, które mogą Was zainspirować, rozwinąć, zachwycić. Proszę Państwa, takie systemy alternatywne, o których mówię, to nie tylko religia, ale systemy chociażby typu, no bardzo popularne, głównie wschodnie jednak, no to zdominowało powiedzmy nieco świat, typu yoga, tai chi, czy kung, tego typu rozwiązania. I one są fajne. No są właśnie te szlaki turystyczne, którymi się przejdziemy, zobaczymy coś ciekawego, ale proszę Państwa, jeżeli raz się przejdzie ten szlak, drugi, trzeci, to ten zachwyt mija. I rzeczywiście, im więcej razy będziecie przechodzić ten szlak, no to będziemy budować swoją kondycję, będziemy go w stanie przechodzić coraz, coraz szybciej, coraz lepiej, coraz sprawniej. Wow, fantastycznie. Kiedyś mi zajmowało to 5 godzin, teraz to robię w godzinę. Tylko, proszę Państwa, co z tego? Bardzo często na jakąś drogę wkraczamy tylko po to, żeby się o czymś przekonać. Jedną z takich potrzeb
które mamy i częstokroć wynika, w szczególności u ludzi właśnie, proszę Państwa, poszukujących, to jest konieczność samodocenienia się. Jest to jak najbardziej zrozumiane, ponieważ bądź co bądź, jak na razie tak, powiedzmy, z grubsza jest, przynajmniej statystycznie, bo nie mówię, że każdego jednego człowieka musi takie doświadczenie być, ale na ten moment osoby, które poszukują, powiedzmy, tej swojej drogi, szukają czegoś więcej, poza tymi najbardziej utartymi szlakami, no mają wiele przeciwności losu. I to powoduje częstokroć, że jesteśmy w jakiś sposób zgnębieni, powiedzmy, tym życiem. Z pewnością nie pomaga to naszej samoocenie i w związku z tym ten częstokroć, proszę Państwa, wybór innej drogi to jest albo forma poszukiwania, samodocenienia się, szukania wyzwania, czy też forma, wręcz można by powiedzieć, ucieczki od tych ubitych dróg. I ja chcę zaznaczyć tu ważną sprawę, że nie mówię tego w sensie krytycznym, ponieważ przejście, proszę Państwa, tego etapu, czy doświadczenie tego etapu, w którym w jakimś sensie potrzebujemy się dowartościować tym, że robimy coś innego, jest bardzo fajne i bardzo przydatne, ale to jest, proszę Państwa, tylko pewien etap. I warto byłoby po prostu się na nim nie zatrzymywać. Ja podam Państwu może tak lekko życiowo przykład trochę ze swojego życia, właśnie taki subiektywny. To było już trochę lat temu. Też oczywiście bardzo różne ćwiczenia, bardzo różne treningi i drogi sobie szukałem, wymyślałem, poszukiwałem. W pewnym momencie, zresztą za inspiracją jednego kolegi, bardzo można wręcz powiedzieć, zafascynował mnie pomysł na różne sposoby testowania i rozwijania swojej siły woli. Muszę wręcz powiedzieć, że efekty tego okazały się bardzo fajne, ale nie okazałyby się tak fajne, gdybym później nie odpuścił tego. I już mówię, proszę Państwa, o co chodzi. To zresztą jest czasami znany trening, bardzo podobny do różnego rodzaju treningów, chociażby właśnie tych wschodnich czy tybetańskich. Trening polegał, jeden z treningów, bo wiele różnych wykonywałem, ale taki częsty mój trening polegał na tym, że wybierałem sobie jakiegoś rodzaju górkę albo schody, najczęściej górkę, w miarę strome, ale takie, na którą dało się wchodzić, nie trzeba było wspinać, tylko wchodzić. I proszę Państwa, trening polegał na tym, a jak czasami było mi za lekko, to jeszcze sobie dorzuciłem obciążeń, żeby pod tą górkę wchodzić w tą i z powrotem bez przerwy ileś razy. I wiecie co? Oczywiście jakąś tam kondycję miałem. Był to czas, kiedy dosyć konkretnie dbałem o formę. Ale jak wchodziło się pod taką ostrą górkę, nachylenie powyżej 45 stopni i w miarę wysoką, to proszę Państwa, nawet mając dobrą kondycję, okazywało się, że ja po 10 takich podejściach kompletnie bez przerwy, to w pewnym momencie po prostu przestawałem czuć jakąkolwiek siłę w nogach. I przychodził taki moment, że miało się absolutnie dosyć. Chciałoby się przerwać, poddać, a wręcz czasami można było prawie że upaść, bo jak się schodziło w dół, to nogi miękły i można było się przewrócić prawie że. Ale okazywało się, to było, proszę Państwa, bardzo powtarzalne zjawisko, nie tylko w moim przypadku, bo znam parę osób, które podobne ćwiczenia wykonywało, że jak się ten próg przełamało, każdy oczywiście miał go w różnym miejscu,
to się okazywało, że jeszcze można było długo, długo, długo iść. Co najmniej 3 razy dłużej niż ten punkt krytyczny, w którym się wydawało, że to już koniec i ani kroku dalej nie zrobię, bo po prostu padam. Jak brzydko można, niektórzy powiedzą, padało się na pysk. A jednak nie. Udawało się zmobilizować, przełamać ten próg, zrobić ten krok dalej. Nie, proszę Państwa, ja nawet wtedy, to jest takie powiedzenie, które niektórym jest znane z mojej strony, ukułem właśnie takie powiedzenie, że najlepszą drogą, ażeby osiągnąć kolejny poziom, to jest dojść do swych granic i zrobić krok dalej. I proszę Państwa, jak się okazywało, że poszedłem na przykład na taki trening i miałem jakąś tam kondycję, liczyłem, że podejdę te 30 razy, po 10 miałem dosyć, ale jednak parłem dalej, doszedłem do 30, okazało się, że mogę więcej. Zrobiłem 50. I proszę Państwa, na tamten moment moja samoocena poszła bardzo, bardzo dużo do przodu. I wiele tego typu treningów robiłem, które mnie bardzo pomogły, bardzo rozwinęły. Potrzebowałem sobie udowodnić, że potrafię, że mogę przełamać swoje ograniczenia, swoje bariery. I czułem się wtedy dużo bardziej wolny, bo po prostu dziesiątki, jeśli nie setki otaczających mnie z Matrixa programów mówiących nie da rady tego, nie możesz, nie zrobisz, nie osiągniesz, nigdy nie będzie tak i tak dalej, odpadły. Ja nie musiałem ich sztuka po sztuce rozbrajać, walczyć z nimi, tylko one przestały mieć po prostu znaczenie, bo wiedziałem, że to bzdura. I nic więcej, proszę Państwa. Nie na zasadzie, że intelektualnie sobie wykoncypowałem, że o, to nie ma sensu, to nie ma sensu. Nie. Ja wiedziałem, że są, że po prostu jedno ludzie mówią, ale mają po prostu przekonania jakieś na dany temat, które częstokroć nie mają pokrycia z rzeczywistością. A ja sobie udowodniłem, że jest inaczej. Że mając jakąś tam kondycję, czyli teoretycznie kondycję na te 10 podejść pod górkę, może w porywach 15, mogłem zrobić 50. Oczywiście, że byłem po tym wymęczony, proszę Państwa. Jak doszedłem do domu, a na kolejny dzień w zasadzie nóg nie czułem. I miałem obtarcia i tak dalej, odciski. Ale no naprawdę mnie nie przeszkadzało na tamten moment. Naprawdę nie przeszkadzało. Wiecie co? Ja w tej chwili nie wykonam tych ćwiczeń i nie mam najmniejszego zamiaru ich robić. Ale nie, proszę Państwa, dlatego, że nic mi nie dały, że były negatywne. Wręcz odwrotnie, dały mi bardzo dużo. Ale po iluś powtórzeniach ja już zrozumiałem, że nie ma tego typu granic, o których wiele osób mówi. I ja naprawdę mogę robić, co chcę. I na tyle siebie zbudowałem, dowartościowałem, a przy okazji wychodziło bardzo wiele kwestii, że ja już od tamtego czasu nie mam potrzeby udowadniania sobie czegokolwiek, proszę Państwa. A więc nie mam czegoś takiego, że muszę coś zrobić, żeby sobie coś, czy tym bardziej komuś coś udowodnić, no bo wcześniej był jeszcze ewentualnie etap udowadniania komuś czegoś. To odpadło, potem przyszedł etap udowadniania sobie czegoś. Ale tego też, proszę Państwa, w tej chwili nie ma. I wcale nie jest pusto. Wręcz odwrotnie. Otwierają się bardzo szerokie wrota. To jest właśnie dopiero, że tak powiem, taki wstęp. I wiecie co? Nie warto z moich obserwacji tego etapu ignorować, czy nawet wręcz powiedziałbym olewać. Oczywiście nie znaczy, że macie koniecznie taki trening wykonywać, jak ja wam w tej chwili opisałem, bo jest to tylko jedno z wielu możliwych rozwiązań. Właśnie o to chodzi. Jedna z wielu możliwych dróg.
Ale taka droga, czy powiedzmy tego typu drogi, gdzie zaczynamy siebie szukać, wchodzimy na tą własną drogę, pozwalają rzeczywiście siebie bardzo, bardzo dobrze poznać. Żeby tutaj formalnie, że tak powiem, to dopiąć, muszę wspomnieć o ważnej sprawie. Bo powiedzmy, że w kroku pierwszym mamy gotowce z systemu, czy też gotowce społeczne. Dobre czy złe, różnie, bo oczywiście ludzie różnych doświadczeń potrzebują. Być może ktoś w danym wcieleniu po prostu potrzebuje doświadczyć głębi materializmu i niekoniecznie może należy mu to odbierać na siłę. Ale świat się po prostu na tym, proszę Państwa, nie kończy. Przechodzimy do poziomu drugiego, znajdujemy jakieś gotowe rozwiązania duchowe, które niosą ze sobą niewątpliwie bardzo dużo wiedzy, ale też są jakiegoś rodzaju jednak zamkniętą drogą, tym szlakiem turystycznym. Wreszcie schodzimy z tego szlaku turystycznego, poszukujemy własnej drogi, czy wręcz ją wydeptujemy. I właśnie o tym chciałem wspomnieć. To, że zejdziemy nawet z tego szlaku turystycznego, proszę Państwa, i wejdziemy w ten gąszcz, to nie znaczy, że się tam nie zapętlimy, że nie wydepczemy jakiejś swojej drogi. W trakcie wybierania i bycia na tej swojej, przynajmniej próbowania bycia, albo i bycia, na tej swojej własnej drodze, pojawiają się mimo wszystko nieraz pewne problemy, czy powiedziałbym wyzwania. I te wyzwania są niebagatelne. Można by powiedzieć wręcz, że proszę Państwa, powiedziałbym, wyższy poziom poszukiwania drogi wkraczamy, tym z jednej strony bardziej subtelne, a z drugiej strony coraz trudniejsze te wyzwania są. Co nie znaczy, że są nieprzyjemne, bo to podejście można właśnie zmieniać, o tym ja chcę troszeczkę dalej powiedzieć. Ale proszę Państwa, jak już dochodzimy do tego poszukiwania tej własnej drogi, to bardzo często się pojawia problem egoizmu. Jak już wkroczymy w tą fazę, że ja teraz, to ja jestem taki boski, to już nie mam ograniczeń. Mogę wszystko, mogę cokolwiek. Jeszcze tutaj takie biję jakieś rekordy. Ja to jestem super. A ta reszta, co tam oni mogą? Ja tutaj umiem przekroczyć granice swojej woli. Czy tam ludzie jakieś inne sztuczki będą wykonywać, prawda? Nie wiem, potrójne salto, coś tam. Mistrz sprintu, cokolwiek, proszę Państwa. Każdy może tam mieć jakiegoś swojego rodzaju wyzwanie bądź innego rodzaju rozwiązanie. Oto jestem taki boski, bo skończyłem tyle kursów, prawda, proszę Państwa, tak? Bo tyle wiedzy nazbierałem, tyle książek naczytałem, a reszta to taka hołota, ciemnota, głupie matriksy, głupie prekorsupy. No? Proszę Państwa, to jest to pewne niebezpieczeństwo tej własnej drogi, że jak zaczynamy badać siebie, czuć siebie coraz mocniej, to bardzo często wchodzimy jednocześnie, i to jest to ryzyko, bo jeżeli są oddzielnie, nie jest źle, ale jednocześnie wchodzimy w silny egoizm połączony z egocentryzmem. No i wtedy możemy się w krótkim czasie bardzo przykro rozczarować, bo może się okazać, że nasze jedyne słuszne zdanie i nasza własna droga, którą uznaliśmy za jedyną słuszną w tym momencie, jakoś tak średnim odbiorem z rzeczywistości, średnim posłuchem i nasza wielka wiedza, którą chcemy wszystkim przekazywać, wygłaszać i mówić, jak mają żyć, postępować, ze średnim odbiorem się znajduje.
ludzie wcale nie chcą wiedzieć, jak mają jakieś, no jakaś alternatywna wiedza, chociażby tutaj wiele z Państwa się będzie orientować, jeżeli będziecie chcieli opowiedzieć o jakimś NWO, czymś tak dalej, a ludzie niekoniecznie chcą tego słuchać, a wy, no co za debile. No proszę Państwa, jeżeli z takim podejściem do tego wyjdziemy, to mamy gwarantowane rozczarowywanie się, no i wręcz bym powiedział, że mamy niemalże gwarantowaną porażkę. I nie mówię tego w sensie krytycznym, tylko właśnie tą uwagę czynię celowo, bo wiem, że z wielu Państwa, którzy tutaj słuchacie, chcecie zmienić swoje życie i chcielibyście zmienić też życie bliskich, co najmniej bliskich Wam osób, może i więcej, może nie tylko bliskich osób, może i wpłynąć to, co się tutaj będzie działo na świecie, czy budować ten przyszły świat. I bardzo często się mówi o tym, zacznij od siebie. Jak najbardziej się zgadzam, zacznijmy od siebie, ale nie kończmy, proszę Państwa, na sobie. To jest ważne, że bardzo często zaślepiamy się na tą swoją jedyną drogę i przestajemy uznawać, że po prostu mogą być inne drogi. Jeżeli podejdziemy do tego z akceptacją i zrozumiemy, że nasza droga była jakaś specyficzna, bo my jesteśmy specyficzni, to przestajemy mieć z tym problem. I zaczyna się okazywać, że wielu ludzi, z którymi będziemy rozmawiać, się spotykać, mogło nawet nie do końca rozumieć, co my mówimy. Bo być może nie nazbierali na przykład właśnie tyle tej wiedzy. Ale jeżeli oni nie będą czuli tego, że chcecie im coś narzucić, że chcecie im powiedzieć, że to jest jedyna droga, to oni będą skłonni was wysłuchać. Jeżeli nie będziecie przyjmować założenia, że musicie nie wiadomo ile im przekazać i powiedzieć na siłę, zmusić ich do tego, to oni prędzej tego wysłuchają, niż w momencie, kiedy będziecie chcieli ich na siłę przyszpilić do fotela i wpakować do głów, ile się da. To średnio działa. A już na pewno średnio będzie działać dla was samych i dla własnego, życia i codzienności. A wiecie często, dlaczego tak się właśnie dzieje? Takie zaślepienie dostajemy? Bo proszę Państwa, kiedy wchodzimy na tą własną drogę, to staje się ona częstokroć tą tak zwaną jedyną słuszną drogą. O tym programie dzisiaj cały czas mówię, proszę Państwa, i dalej się jeszcze będę o nim rozwodzić, bo teoretycznie wchodzimy, proszę Państwa, na drogę rozwoju. Znajdujemy wiele rozwiązań, wiedzy, zaczynamy lepiej rozumieć rzeczywistość, jej zasady. No i tak jak niektórzy by to powiedzieli, mamy wrażenie, że Pana Boga za jaja chwyciliśmy. Proszę Państwa, bez obrazy, ale nic bardziej bzdurnego. Rozwój, jeżeli można przyjąć jako takim, to jest ta zdolność do bycia stale otwartym. Nie ma punktu takiego, że dotarliśmy, ja w tej chwili, proszę Państwa, jestem rozwinięty, ja już wiem, albo ja mam swoją już jedyną słuszną metodę na bycie w rozwoju. Codziennie medytuję po godzinie i super, to jest już koniec. Albo że codziennie taki, a taki trening wykonuję, albo codziennie regularnie czytam i się, że tak powiem, rozwijam też intelektualnie. Oto jest rozwój, to jest najważniejsze. Trzeba się rozwijać. Proszę Państwa, to też jest pewien etap. Etap, który może być bardzo bogaty, bo jeżeli, lub powiedziałbym dopóki, nie wypracujemy sobie takiego głębokiego poczucia swojej własnej istoty,
A no w tym systemie, powiedzmy w tej chwili, często bywa to trudne. To potrzebujemy, żeby właśnie móc się rozwijać, takiego założenia, że rozwój jest najważniejszy. Ale ja celowo Państwu w tej chwili wrzucam szpilę taką do przemyślenia, że wcale rozwój nie jest najważniejszy. Proszę Państwa, to jest tylko jedna z wielu możliwych dróg. Wcale nie jedyna możliwa. A to, że w praktyce, w tej rzeczywistości, nie będąc skupionym na tym, żeby chcieć się rozwijać, bardzo ciężko wyrwać się z okowów i ograniczeń stawianych przez, powiedzmy, nasz obecny system, to jest fakt. Ale to też jest, proszę Państwa, pewien etap i istnieją rozwiązania dalsze, inne możliwe podejście niż to, że rozwój jest najważniejszy. Będzie to bardzo subiektywne z mojej strony. Ja pozwolę sobie w tej chwili Państwu podsunąć jedno z możliwych rozwiązań, czy też podejść. Też zaznaczam, niekoniecznie jedyne możliwe. Ale proszę Państwa, można na przykład przejść jako na kolejny etap, w którym nie ma drogi. Jest to sposób, powiedzmy, to jest śmieszne, ale to jest, proszę Państwa, droga. Brak drogi jest bardzo często drogą, którą wielu próbuje obierać. I na tym, proszę Państwa, polega problem. Bo widzicie, rzeczywistość, można by powiedzieć, jest w stałym ruchu. My też. Płynie. Płyniemy, proszę Państwa, na tej rzeczywistości i się, proszę Państwa, okazuje, że czasem jesteśmy z tym nurtem, czasem nie, ale gdy jesteśmy z tym nurtem, to nam tak dobrze. Gdy nie jesteśmy, to jest tak gorzej. Ale jeżeli rozumiemy tę zmienność rzeczywistości, to jakoś dajemy radę. Tylko wiecie co, tutaj jest bardzo dużo takich różnych ale, bo wcale nie polecam na siłę próbować dojścia do drogi w postaci braku drogi. Wręcz bym powiedział, że chyba średnio się da. Przynajmniej takie są moje prywatne doświadczenia i obserwacje wielu osób, które znam, które usilnie próbowały przeskakiwać jakby te kolejne etapy. I wiecie co? Ten brak drogi to nie polega na tym, że mamy wszystko gdzieś, że płynięcie z rzeczywistością to znaczy, że tam, gdzie nas poniesie, to jest cokolwiek i nam wszystko obojętne, że nic nie ma znaczenia. Proszę Państwa, w pewnym sensie jest niemalże odwrotnie. Tylko że żeby było to odwrotnie, to są potrzebne te doświadczenia z tych, powiedziałbym, wcześniejszych etapów. Oczywiście etapów symbolicznie, bo mówię, to może różnie wyglądać. Ale jak
nie poznamy tej swojej głębi, rzeczywiście głębi tej swojej istoty i chcemy mieć ten brak drogi, to zamiast umiejętnego płynięcia z rzeczywistością, wchodzimy na drogę. No, ja nie mówię, że to jest złe, bo też każdy może sobie oczywiście taką wybrać, ale nie jest to bynajmniej przyjemne. Na drogę zamiast płynięcia, to drogę poddania. I zamiast bycia tym świadomym żeglarzem, który widzi te nurty, te różne pływy i umie skręcać i umieścić się w jakimś miejscu tej rzeczywistości, działa w zgodzie z rzeczywistością. Płynie z tą rzeczywistością, ale to on jednak mimo wszystko ma przynajmniej możliwość wybierać, gdzie chce płynąć. To pozwalamy często na to, nie znając właśnie dobrze tej swojej łodzi, proszę Państwa, czyli siebie, tego swojego chociażby ciała, swojego umysłu, swoich pewnych możliwości, swoich potencjałów, to wchodzimy na drogę poddania i bardzo często, nie znając chociażby tego, co się dzieje dookoła na świecie, nie zobaczymy, nie jesteśmy, będąc na tej żaglówce, że jest zachmurzone niebo, że nie powinniśmy wypływać w morze, to możemy wpaść w sztorm. On może nas czegoś nauczyć. To nie musi być wcale źle. To może być bardzo ciekawe doświadczenie. Ale ja po prostu Państwu nie polecam wybierania dróg, które by skupiały się na rozwój poprzez cierpienie. A tylko dlatego tak naprawdę, proszę Państwa, to robię, bo tego cierpienia na ziemi jest za dużo, przynajmniej moim prywatnym zdaniem. I chcę zaznaczyć, że po prostu jest pewien wybór. Tutaj jest dlatego moja taka podpowiedź, że właśnie z tym całym rozwojem nie starajcie się, proszę Państwa, na siłę wszystkiego przyspieszać, bo to tak się nie do końca da. Ja często wielu osobom podaję taki przykład, nawet rozmawiając w trakcie nawet jakiejś diagnozy wykonując, a propos osiągania celów, proszę Państwa. Wiecie co? Ja jestem, w tej chwili prowadzę tę audycję, proszę Państwa, jestem w Gdyni. No jak ja w tej chwili bym wyszedł stąd i chciał się jak najszybciej dostać, powiedzmy, do Gdańska. No wsiadam do samochodu i proszę Państwa, jak ja najszybciej dojadę do tego Gdańska? Jeżeli ja wsiądę do tego samochodu i będę chciał jak najszybciej dotrzeć i od razu z miejsca wcisnę gaz do dechy, to proszę Państwa, ja nie wyjadę nawet z parkingu, bo się na nim rozbiję. Jeżeli ja, załóżmy, stopniowo będę przyspieszać, ale bo już wyjechałem z tego parkingu, jestem na prostej, ale proszę Państwa, za jakiś czas będzie zakręt. I jeżeli nie zrozumiem tego, że czasem na zakręcie trzeba zwolnić, to także się rozbije. I o to, proszę Państwa, tutaj trochę mi chodzi, że najsensowniejsza, powiedzmy, ta rozsądna droga dojścia do celu, a właściwie wynikająca po prostu zrozumienia rzeczywistości, właśnie tego płynięcia, nie polega na ani walce z rzeczywistością, nie polega na przedzieraniu się na siłę, chociaż czasami trzeba przedzierać się na siłę, czasami trzeba docisnąć ten gaz do dechy dać, a czasami trzeba, proszę Państwa, zwolnić, bo jesteśmy na zakręcie albo jest śliska droga. I nie ma, proszę Państwa, w tym nic złego czy hańbiącego. W trakcie rozwoju, proszę Państwa, będziemy naprawdę na różne wyboje trafiać. W trakcie doświadczenia siebie będziemy zauważać swoje różne aspekty. Czasami ciemne aspekty.
Ale też nie są złe, są ciemne, proszę Państwa, dlatego, że są nieuświadomione. Jak się uświadomimy, to przestają być ciemne. I jeżeli na ciemność, proszę Państwa, pada nam cień, my tam poświecimy, postawimy latarnię, to po prostu cienia nie ma. My nie zmieniliśmy nawet pozycji, ale jest latarnia, widzimy co jest, to przestaje być cień w tym miejscu. I tyle w temacie. Z tym swoim mrokiem nie musicie walczyć. Ten element potrzebny zaakceptowania siebie, tak jak się mówi często o akceptacji siebie, to proszę Państwa zrozumienie. Czasami potrzebne na płytszym poziomie, czasami na głębokim poziomie. Jest bardzo różnie, nie ma stałej reguły. Oczywiście ja mógłbym tutaj w olbrzymią ilość szczegółów wchodzić, ale wiecie co? Takie coś jak możliwość płynięcia w rzeczywistości nie powinno być gotową drogą. Bo jeżeli próbujemy to ubrać w gotową drogę, ja bym teraz Państwu sprzedał nawet całą procedurę na ten temat i bym przekazał całą wiedzę, którą posiadam ja i być może zebrałoby się tutaj 1000 mądrych ludzi, 1000 myślicieli, którzy by opowiedzieli Państwu wszystko, co wiedzą na ten temat i stworzylibyśmy super podręcznik i byście go przeczytali, wysłuchali, zrozumieli. To nie będziecie w stanie tego powtórzyć. I nie powtórzycie tego nie dlatego, że na przykład zabraknie wam inteligencji, bo jest tutaj bardzo wielu ludzi inteligentnych. Nie zrobicie tego nie dlatego, że zabraknie wam mądrości, bo jest tutaj bardzo wielu ludzi mądrych. Nie zrobicie tego, proszę Państwa, nie dlatego, że coś was ograniczy, bo wielu z was potrafi radzić sobie z ograniczeniami, pozbywać, albo nawet wręcz wielu ich nie mieć. Ale nie zrobicie tego z innego, bardzo prostego, prozaicznego powodu, bo w rzeczywistości po prostu nie ma czegoś takiego, jak jedna słuszna droga. I nie da się, proszę Państwa, przygotować pełnej procedury, jak to ma się rozwijać, jak to ma doświadczać i jak to ma dojść do jakiegoś tam najwyższego poziomu. Proszę Państwa, te rzeczy, które ja wam dzisiaj podaję na audycji, które wy już wiecie, które czujecie, ale te wszystkie z zewnątrz, nie to, co jest w środku, ale to wszystko, co z zewnątrz przychodzi, co was otacza, to na tym wielkim oceanie, którym jesteśmy, to proszę Państwa, to są boje. One często pozwalają nanieść tą siatkę na tą mapę, zorientować się, gdzie jesteśmy, w którą stronę mniej więcej popłynąć. One pozwalają wyznaczyć kierunek. Te boje pozwalają zorientować się, gdzie jesteśmy. One czasami w ciemności pozwolą oświetlić drogę. Ale one nie są tą drogą. Jeżeli będziemy, proszę Państwa, na tym oceanie pływać, to jakie by nam podręczniki nie dali w ten wiatr, który mamy złapać w żagle, to my musimy umieć wyczuć. I bez względu na to, jaką wiedzę nam ktoś przekaże, jaki trening nam nie zrobi, jeżeli my nie wypracujemy w sobie tego wyczucia, to tego po prostu nie mamy.
Możemy oczywiście ten ocean mechanicznie przepłynąć. Możemy wsiąść na prom. Przelecieć z brzegu na brzeg. Nawet średnio to zauważyć, bo możemy tam to w ogóle przespać, proszę Państwa. Ale po prostu niewiele z tego wynika. Siebie nie doświadczymy w ten sposób. Nie zmienimy siebie, nie zmienimy swojego życia. I wiecie co? I tu taka ważna kwestia. A propos jeszcze tej jedynej słusznej drogi, na którą ja tak w tej chwili, proszę Państwa, dzisiaj smęcę i taki trochę smętny obrazek tutaj celowo wrzucę. Ta jedyna słuszna droga to jest taka koncepcja, jak wiele koncepcji, proszę Państwa, które są przydatne, ale w danym momencie. Proszę Państwa, jedyna słuszna droga objawia się w bardzo wielu miejscach i jest potrzebna. Ta koncepcja w jakimś sensie jest potrzebna tutaj na Ziemi, bo pozwala nam doświadczyć bardzo, bardzo konkretnych rzeczy i w bardzo konkretnych rzeczach się wyspecjalizować, bądź właśnie zebrać ten pakiet doświadczeń, czasami tych, których nam bardzo brakuje. Jeżeli my chcemy, bo w naszym korsupie, w naszym wyższym ja brakuje doświadczeń kogoś bardzo delikatnego, to możemy ekstremalnie iść w ścieżkę, powiedzmy, artysty. Jeżeli dokładnie odwrotnie, że przez ileś wcieleń wchodziliśmy wcielaliśmy się jako delikatny artysta, twórca, no to może w tym wcieleniu chcemy być tym wojownikiem i będziemy zaślepieni na tą drogę. I może to być dobrze. To wcale nie znaczy, że to jest źle. I to w tym momencie ta koncepcja jedynej słusznej drogi pozwoli temu człowiekowi częstokroć na tym poziomie, bo jest tu częstokroć brak zrozumienia, głębszego zrozumienia rzeczywistości, pozwoli mu mimo wszystko wejść w to doświadczenie, którego on potrzebuje. Mimo wszystko, że środowisko na przykład będzie go przygniatać i ograniczać i mówić, że to mu wolno, ale tego mu nie wolno i tak dalej, on jednak będzie robił swoje. Bo pomyśli, to jest moja jedyna droga, moja słuszna droga, albo pomyśli, że to jedyna słuszna droga, proszę Państwa, jak w tej chwili jest, staje się bardzo modne, dalej New Age'owo, na zasadzie jedyna słuszna droga to miłość, albo jeszcze nawet z koncepcji, nawet niektórzy źle rozumiejąc, proszę Państwa, to co my często tutaj przekazujemy na rozmowach zaawansowanych, powiedzą, że jedyna słuszna droga to świadomość. Też nie, proszę Państwa. Właśnie o to chodzi. Możemy sobie w tym danym momencie przyjąć, że to jest nasza słuszna droga w danej chwili, na jakiś czas, może nawet na to wcielenie całe, może nawet na kilka wcieleń, ale nasza, proszę Państwa. To jest bardzo ważne, żeby to, na to zwrócić uwagę. Bo jak na to nie zwrócimy uwagi, to być może dalej doświadczymy tego, czego chcemy, ale okażemy się bardzo często zamknięci, okażemy się, proszę Państwa, bardzo często fanatyczni. Czy to źle być fanatykiem? Może i dobrze. Też jest to konkretne doświadczenie. Tylko, że tak się składa, że będąc fanatycznym, prawie nie sposób innych istotnie krzywdzić. Powiem tak. Ja średnio potrafię do tego podejść obojętnie, ale jeżeli komuś to nie przeszkadza, nie ma sprawy. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi jeszcze o tą całą koncepcję jedynej słusznej drogi i tego, że to jest jako celowy program ograniczający. Proszę Państwa,
Jeszcze sprawa bardzo prosta. W tym systemie, w którym żyjemy, jest celowo wrzucone ileś torowizn, czy też ileś tych pudełeczek. Bardzo często wielu się wypowiada osób o tych zamknięciach w tych pudełkach. Fajnie opowiada o tym David Icke. To proszę Państwa, zamykamy się tylko w kolejnym pudełeczku i o to często systemowi chodzi, bo system w tej chwili na Ziemi polega na tym, że ludzie siedzą w pudełkach, że właśnie nie płyną z rzeczywistością i dzięki temu ten system budują i wspierają. I niestety trochę tak jest, że dopóki tak bardzo mocno siedzimy w pudełkach, to prawie bez względu na to, jakie to jest pudełko, ten system wspieramy. Wiem, że to może być taka nieprzyjemna uwaga dla wielu osób, ale proszę Państwa, jeżeli ktoś jest tylko zamknięty, ja nie mówię, że to jest źle, bo to jest bardzo ważna rzecz, chociażby medytacja. Ja polecam różnego rodzaju sposoby zagłębiania się nad sobą czy pracy na przestrzeni. Medytacja jest jedną z nich, ale to jest jedno z najbardziej znanych mi sposobów, proszę Państwa. Bardzo złudnego podejścia do rzeczywistości, gdzie wielu ludzi uważa, że załatwia temat swojego rozwoju, wpływu na rzeczywistość i relacji dzięki temu, że właśnie znajdują jedyną słuszną drogę, którą jest na przykład medytacja, no albo jakaś joga, albo jakiegoś innego rodzaju rytuały, czyli chociażby modlitwa, która też wcale nie jest zła, ale właśnie o to chodzi. To są tylko narzędzia. Proszę Państwa, bez względu na to, w czym my się zamkniemy, systemowi to pasuje. Jeżeli jesteście siedzącymi w domku, medytującymi nad czymś tam, to częstokroć wykazujemy bierność wobec rzeczywistości i to też systemowi pasuje. Jeżeli znajdujemy swój jedyny rozwój mimo wszystko w jakiejś tylko formie ucieczki od rzeczywistości, to też średnio siebie poznajemy. Oczywiście, ja tu nie chcę zamykać nikomu drogi, bo różne etapy, fazy mamy w swoim życiu i bardzo różne potrzeby. I nie chodzi o to, proszę Państwa, że ja w tej chwili krytykuję jakieś osoby, które godzinami spędzają w medytacji, bo może w tym momencie jest to tym ludziom bardzo potrzebne. Ja też miałem taki etap, że godzinami siedziałem w medytacji i naprawdę bardzo dużo mi to dało. Ale w pewnym momencie po prostu przestało dawać, proszę Państwa. I potrzebne były inne rozwiązania. I tyle. Z tej całej wielkiego wywodu, proszę Państwa, którego dzisiaj czynię, a propos tej jedynej słusznej drogi, jest stwierdzenie takie, że po prostu takowej nie ma. Ale proszę Państwa, każdy ma własną drogę. Natomiast są właśnie te gotowe tory, z których możemy, które są bardziej lub mniej naznaczone, z których możemy skorzystać, te boje, które nam pomagają w nawigacji. Ja, proszę Państwa, też daję Wam dzisiaj tylko jakieś boje. Ja nie chcę Wam dać drogi. Ja daję Wam informacje. Wy dopiero jesteście w stanie to przetworzyć w wiedzę, czyli ja Wam dając te boje, Wy możecie sobie w głowie zbudować z tego mapę, a potem po mapie się poruszać, ale to mówi tak, żeby to była świadomość, to musi być przełożone na rzeczywistość. I proszę Państwa, przełożenie tego na rzeczywistość, tego co mamy w środku, to jest jednym z takich podstawowych elementów objawiania się właśnie świadomości, tej jakiejś głębi w nas.
Dobrze, proszę Państwa. Jeszcze kilka słów tutaj będę jednak miał, bo chciałbym temat dokończyć. A potem? Potem będą pytanka, ale to jeszcze chwila. Dzisiaj przeciągam wykład. Brzmi on tak leciutko depresyjnie. Ja powiem tak, że być może adekwatnie do tematu, bo ja program, który jest tutaj wprowadzony i to, co ja obserwuję po ludziach, faktycznie ten program jedynej słusznej drogi bardzo często jest pozornie wyrzucony u ludzi. I widzę tego bardzo często skutki, objawy w postaci takiej, że jednak no bardzo podobnie to, co ja w poprzedniej audycji, proszę Państwa, mówiłem a propos tych poziomów moralności, że bardzo często ludzie niby się pozbywają tego, a jednak to jest w środku i przychodzą do takiego kaznodziejstwa. Dlatego ja jestem, proszę Państwa, właśnie bardzo ostrożny, żeby Wam mówić, jak macie żyć. I ja się staram tylko podpowiadać. Może to będzie nieprzyjemna uwaga, ale naprawdę zwróćcie uwagę na to, kto jak do Was mówi i czy stara się Wam tylko podpowiadać, czy chce Wam jednak mówić, jak macie żyć. Bo to jest taka dość wątpliwa oznaka, że tak powiem, świadomości. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o te różne drogi, to dlatego tak mówię o tych gotowcach różnorodności, że tych wiele ścieżek przechodzi, krzyżuje się, nachodzi naraz. I tylko w naszej głowie jest ta iluzoryczna granica, gdzie ta ścieżka jest, gdzie jest ona wydeptana. Tak samo jak z granicami państwa, to tylko my sobie wymyślamy, gdzie akurat stoi ta granica. Tak samo, proszę Państwa, z granicą nawet takich bardzo materialnych rzeczy, jak ten stół. Proszę Państwa, ja w tej chwili do Was mówię, położyłem sobie ręce na stole. Wiecie co? Ja czuję pod rękami ten stół. To nie jest iluzja, on tam jest. Ale jest ze względu na to, że mam taką, a nie inną wibrację ciała, taką częstotliwość. I gdyby była ta częstotliwość inna, to być może moje ręce by przeniknęły przez ten stół. A w ogóle by nie były rękoma, albo stół nie byłby stołem. Albo w ogóle bym nie widział tej granicy. Jeżeli ja bym sobie w tej chwili, proszę Państwa, zmienił o ileś herców częstotliwość odświeżania swojego wzroku, to mogłoby się okazać, czy w dół, czy w górę, że ta granica na przykład między powietrzem a stołem dla mnie nie istnieje z punktu widzenia wzroku. I to by było też słuszne, bo i tu bym widział materię na przykład. Tu i tu zobaczę atomy, prawda? Tylko, że tu są akurat mniej albo bardziej zwarte. Okej, proszę Państwa, w tym miejscu są mniej albo bardziej zwarta materia, ale jak ja teraz szybko zgarnę i zrobię tak, że zagęszczę powietrze, mam tutaj, proszę Państwa, przed sobą kubek i ja tak zapędzę to powietrze i je tam trochę zgniotę, to tam ta nagle materia się zagęści. Ja tego nie widzę, ale gdybym miał inną częstotliwość, to zobaczę. I te granice my sobie często wyznaczamy. I ten świadomy, proszę Państwa, wybór ograniczeń jest nam potrzebny. Mimo wszystko jest nam potrzebny. Jest potrzebny, żeby właśnie móc jakieś doświadczenia mieć. Wiecie co? Powiem Wam tak.
jak ja sobie wyjdę na spacer do lasu. Znowuż, i wybiorę sobie podróż jakimś szlakiem turystycznym. No to zamknę się w jakimś schemacie. Owszem, zamknę się w schemacie. Ale jeżeli to spowoduje, proszę Państwa, że ten szlak będzie mimo wszystko tak ułożony, że będzie ciekawy, ja zobaczę tam fajne rzeczy, które mnie zainspirują, uszczęśliwią, rozwiną, czy po prostu spowodują, że będą tak fajnie przedstawione, opisane, że ja się w ogóle ruszę z domu, no to ma to nieraz sens. Także nie chodzi o to, żeby bać się ograniczeń, proszę Państwa, walczyć z ograniczeniami, tylko w miarę możliwości świadomie wybierać, czego chcemy doświadczać. I to budowanie, proszę Państwa, swojej drogi w tym płynięciu, to jest tak, że my otwieramy się na tą przestrzeń i w danym momencie możemy jakoś zareagować, bo ja mogę pójść tym szlakiem, ale jeżeli zobaczę, że tam na ścieżce bocznej jest coś ciekawego, to ja mogę z niego zejść. Ale nie muszę. I tutaj po prostu chodzi. To są takie proste rzeczy. Także pamiętajcie bardzo ważną rzecz, bardzo prostą rzecz. Mamy zawsze wybór. Ta nasza droga to przede wszystkim nasz własny wybór. Przez to budujemy siebie, przez to budujemy swoją świadomość, przez to budujemy swoją moralność, przez te wszystkie pojedyncze, drobne wybory. Droga jest po to, żeby wyjść i spotkać rzeczy, czy móc spotkać rzeczy, których po prostu dotąd nie spotkaliśmy. Poznać siebie, doświadczyć i móc dokonywać wyborów, czasami prostych, czasami trudnych, czasami dylematycznych. Ale te dylematy są, proszę Państwa, bardzo fajne. One są przyjemne. To jest cała zabawa w tej rzeczywistości. Fakt. Nie chodzi o to, żeby utknąć na poziomie tej zabawy, bo można tak dobrze się bawić tym spacerowaniem po drodze, że można drogi w ogóle nie zauważyć. Też niekoniecznie o to chodzi, ale czasami trzeba zapomnieć o drodze i iść po prostu nią i patrzeć, co się dzieje dookoła. A czasami trzeba spojrzeć, zdjąć te buty i przejść się boso po ziemi, żeby tą ziemię poczuć i świadomie wykonywać każdy krok. Jedno i drugie jest potrzebne. Tylko, że różne rzeczy w danym momencie. Nie ma po prostu stałej reguły. Także tyle wątków do przemyśleń. Chyba na chwilę dzisiejszą Wam zostawiam. Ja zaraz poproszę o pytania. Króciutka, że tak powiem, lub lekko przedłużona wypowiedź moja, mój monolog, bądź też jak ktoś na czacie napisał, Ewangelia wedle Jacka została zakończona. Cóż, niektórzy mówili już mi, że się minąłem w powołaniem. Wszak wspominałem o tym, że rodzina na księdza kiedyś chciała mnie nawet trochę zrobić. No, na szaro może dałem się w życiu zrobić, na szczęście się nie dałem zrobić na czarno. No, ale wiecie Państwo, różnie bywa. Być może pewne predyspozycje do przekazywania wiedzy miałem. Może niektórzy odebrali dzisiejszą wypowiedź jako trochę kazanie. Takiego zamiaru nie miałem. Jeśli tak wyszło, ja się biczować z tego tytułu nie będę. Jest to dla mnie nawet, proszę Państwa, lekko zabawne, że tak to jakoś wychodzi. Faktycznie mam jakiś specyficzny styl wypowiedzi. Chociaż nie ukrywam, proszę Państwa, że jednak właśnie ten tytuł audycji Rozmowy Zaawansowane jest dlatego, że wolę jednak z kimś to przekazywać, a nie czynić takie monologi. Chociaż myślę, że wartość pewna też z tego jest. Mają Państwo okazję bardziej, że tak powiem, mnie poznać. Jeśli kogoś to interesuje, to fajnie, jeśli nie, to też fajnie. A ja poproszę pytanka. No, i działamy.
O, to jest wątek, z którym, proszę Państwa, się już parę razy spotykałem od wielu, wielu lat. Już czytam tutaj pojawiające się pytanie. Jacku, Księga Wiedzy naucza, że jest jedyną drogą do wyjścia z Omegi. Tylko ona ma częstotliwość ponad 76. Inne guru nie są w stanie tego osiągnąć. Właśnie dziś mnie dorwali, by mi to powiedzieć. Proszę Państwa, tak jak wiele innych rozwiązań, wiele innych filozofii i możliwości, Księga Wiedzy jest jej ciekawym źródłem. Trochę tą wiedzę studiowałem także. Nie powiem, żeby z każdym szczegółem. Potrafi otworzyć horyzonty, ale wyrażę swoją opinię w postaci takiej, że jest to po prostu jedna z możliwych dróg. I niestety akurat czuję się zobligowany krytycznie podejść do stwierdzenia właśnie tego jako jedyną słuszną drogę. Aczkolwiek może to być ciekawa droga. Ciężko mi to oceniać i nie chciałbym tutaj wywodzić, bo być może rzeczywiście jest to jakaś droga do wyjścia, ale weźcie pod uwagę, że istnieje bardzo wiele filozofii, które mówią o właśnie jedynej możliwości wyjścia. To bardzo często jest w buddyzmie, bardzo często w zen, gdzie też uważam, jest wiele bardzo fajnych technik i bardzo wiele fajnej wiedzy. Ale samo przez się to konotuje, że nie są to jedyne możliwości. No dobrze, proszę Państwa, widzę, że jakoś pytanka się nie chcą sypać. Być może dzisiaj przesadnie filozoficznie, że tak powiem, pojechałem z tematem. Tak też się zdarza. To w krótkim przerywniku, zanim kolejne pytania się pojawią, tak tylko wspomnę, że prawdopodobnie w ten weekend będę w Warszawie. Jeszcze będę pisać na ten temat, także jakby ewentualnie ktoś się chciał ze mną tam spotkać, skonsultować, móc porozmawiać, czy ewentualnie przyjść na diagnostykę, bo być może jeszcze jakieś tam wolne terminy będę miał, to można się do mnie zgłaszać na maila. Jacek Małpa, Wolna Ludzkość, oczywiście bez polskich znaków, wolnaludzkość.pl. No a ja czekam na dalsze pytanka. A jeśli nie będzie pytanek, to mogę się okazać na tyle złośliwy, że zakończę audycję, bo na siłę też ciągnąć nie lubię. Też będzie dla mnie dobrze, czy skończę szybciej, czy skończę później. Proszę Państwa, ja nie mam z tym problemu. Te pytania są dla Państwa. Ok, widzę dwa pytania. Pierwsze pozwolę sobie przeczytać. No to ja poproszę o rozwinięcie z poprzedniego tygodnia. Jakie nowe warianty są przewidziane? No tak, rzeczywiście wspominałem o ewentualności wypowiadania się na ten temat, ale wiecie Państwo, co mówiłem, że to wymaga trochę większego opracowania i to jest temat, który chciałem właśnie podjąć w zakresie rozmów. I raczej będę ten wątek robił razem z Joanną, nie samodzielnie, bo można tutaj naprawdę zamieszać no przekazałbym w tej chwili informacje, które będą, jakby to powiedzieć, po prostu średnio zrozumiane. Nie dlatego, proszę Państwa, że wątpię w inteligencję słuchaczy, bo wiem, że jest tu wielu ludzi wspaniałych, ale niestety wiem też, że niektórzy no starają się zbyt dosłownie słuchać, o czym wspominam, i potem babole z tego, że tak powiem, wychodzą. Czy opętanie jest zaraźliwe? To jest, proszę Państwa, sprawa bardziej złożona. Faktycznie nie jest to wcale aż takie oczywiste, bo mógłbym w pierwszej kolejności powiedzieć, że nie jest. Ale
Ale jest trochę tak, że jeżeli mamy w swoim bliskim otoczeniu człowieka albo wielu ludzi, którzy są w ten czy inny sposób przejęci, czy tym bardziej opętani bezpośrednio, to często te byty będą szukały innych dróg dojścia, innych źródeł energii i możemy się stać potencjalnym celem. No a jeżeli tak się stanie, że się stajemy tym potencjalnym celem, no to faktycznie w tym sensie może być to zaraźliwe, że poprzez taki wpływ jesteśmy nieco narażeni. I tutaj a propos tego typu uwag i ryzyka, że tak powiem, bycia opętanym, proszę Państwa, i zarażania się wpływami na siłę z zewnątrz, to niestety tak wspomnę właśnie a propos tych różnych rzeczy, które się dzieją, a jest w tej chwili wielka nagonka. Ja wcale nie chcę dołączać tu tutaj do, że tak powiem, walczącego szwadronu, ale no, jeżeli chcielibyście zrozumieć, na czym polega możliwość zaraźliwości opętania, a już jakiś dłuższy czas wyrwaliście się z egregora religijnego, to pójdźcie sobie tak do doświadczenia na mszę i zobaczycie, co będziecie czuli, jak tam będzie tłum ludzi. To może być ciekawe, że tak powiem. Aczkolwiek, no, żeby nie było, nie musi być koniecznie przyjemne. No to jest pytanie, czy wiem, kto jest nowym papieżem. Nie, proszę Państwa, nie wiem, kto jest nowym papieżem. Ale jak ktoś ma takie informacje, to możemy oczywiście tutaj napisać. Ja się z chęcią ucieszę, jeżeli temat już został, że tak powiem, przez konklawę załatwiony. Na ten moment nie wiem. Czy wolna ludzkość jest też jakąś kolejną drogą, nie jedyną? Proszę Państwa, zdecydowanie tak. Zdecydowanie naszym celem jest bycie jedną z wielu dróg, a właściwie właśnie tymi bojami, nawet bardziej niż tą drogą. I o to tutaj, proszę Państwa, właśnie chodzi, że my chcemy pomóc postawić te boje, żeby móc się rzeczywiście nawigować w tej rzeczywistości, a nie właśnie błądzić jak dzieci we mgle. To jest pytanie, co się dzieje z panią Joanną. Joanna jest w tej chwili w podróży, proszę Państwa, powinna niedługo wrócić. I chyba w przyszłym tygodniu będziemy wspólnie prowadzić audycję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To już jest temat, który wiele razy, proszę Państwa, kolejny poruszałem. Dlaczego Elizabeth pozwala Davidowi Icke'owi mówić to, co mówi? Proszę Państwa, powiem tak. Nie znam wszystkich szczegółów zakulisowych, które tam mają miejsce, ale powiem szczerze, czy jest tego świadomy, czy nie jest tego świadomy, a mówię o Davidzie Icke'u, to tak czy inaczej w jakiś sposób jest wplątany w bardzo dyskusyjne, powiedziałbym, zarówno politycznie, jak i energetycznie układy. Choć doceniam wiele informacji i prac przez niego przekazywanych, to jednak właśnie też wcale nie polecałbym odbierać jego przekazów jako jedynej słusznej prawdy i drogi. Tak samo jak polecam swoją wiedzę, jak i innych wiedzy, proszę Państwa, po prostu nie przyjmować na wiarę. Właśnie to, żebyście mieli tą swoją własną drogę, a
nie jakichś guru czy kultowych wiedzących, którzy dadzą wam gotowe odpowiedzi na wszystko. Albo przynajmniej wszystko w danym temacie. Co myślisz o istocie, która twierdzi, że zgłosiła się do niej droga? Kim jest ta droga? Czy to opętanie? Proszę o uszczegółowienie pytania, bo na ten moment średnio wiem, o co tutaj dokładnie chodzi. Dobrze. To jest pytanie lekko, że tak powiem, pocieszne, ale okej. Okay. Proszę Państwa, jak zdobyć algorytm latania? Nauczyć się obsługiwać paralotnie, wsiąść do samolotu albo zreinkarnować się jako latające stworzenie. To jedna z najprostszych metod. Ewentualnie możecie spędzić 30 lat nad różnego rodzaju technikami i medytacjami po to, żeby się unosić 20 cm nad ziemią. Też jest to jakaś możliwość. Na ten moment matryca ziemskiego ciała nie posiada tej możliwości w zestawie. Przynajmniej ta stara matryca, no bo powiedzmy, że teraz być może, ale tego nie jestem pewny, być może będzie to bardziej dostępny algorytm w przyszłych matrycach, ale tego pewny nie mówię, nie jestem. Także nie chciałbym tutaj szafować tym. Natomiast w obecnych matrycach trzeba sobie go zewnętrznie zaimplementować. Istnieje ten algorytm w polu ziemskim. Istnieje ten algorytm faktycznie w fali. Ale żeby mógł się w nas zakotwiczyć, to wymaga sporych zmian w strukturze. To jest, proszę Państwa, trochę tak, że my mamy też konkretny system operacyjny w ciałach. I to, że istnieje na coś algorytm czy program, którego nasz system nie umie obsługiwać, to niewiele z tego jest. Co z tego, proszę Państwa, że istnieje program świetny do czegoś tam, ale jest stworzony pod Macintosha, a nie peceta. A my jesteśmy pecetem na przykład. To, no chyba, że oczywiście się zrobi jakąś konwersję programu, ale to różnie wtedy jest z działaniem tego. Czy zmieniło się coś w temacie pojawienia się obcych cywilizacji, czy mamy szansę w niedługim czasie na konkretne manifestacje światowe? Proszę Państwa, manifestacje jakieś to są, będą i być, i chyba będą się natężać, ale takie konkretne manifestacje, czyli cały czas to, co ludzie liczą, że nagle nad którymś miastem zawiśnie wielki statek matka, nie spodziewałbym się w najbliższym czasie takiego zjawiska, powiem tak. Tutaj to pytanie jest bardzo fajne. Ja miałbym nawet cały wywód, proszę Państwa, na ten temat. Faktycznie jest tutaj powiedziane takie pytanie, które właśnie. Czy można powiedzieć, że ja jestem drogą? Proszę Państwa, zależy jak na to patrzeć, ale w sumie tak. Ja nie bez powodu Państwu wspominałem, żeby najpierw
zrozumieć siebie, swoje programy, później zrozumieć tą swoją głębię, bo to bycie drogą to właśnie oznacza tą zdolność do płynięcia z rzeczywistością. Tylko właśnie to bycie drogą jest bardzo często wypaczane. I tutaj wrócę, wspomnę to, co powiedziałem wcześniej, że często wchodzi w to zaślepienie na rozwoju, egoizm, czy jakiegoś rodzaju czasami sztuczny ascetyzm, tego typu rozwiązania. Ale tak, oczywiście można powiedzieć, ja jestem drogą. Filozoficznie rozpatrując jest to słuszne w dowolnym momencie. Natomiast z punktu widzenia psychologicznego wpływu na człowieka, nadmierne spieszenie się tym, z tym stwierdzeniem, no, jest średnio wskazane z mojej perspektywy. Czy jest szansa, że chemtrails przestaną być rozpylane? No, proszę Państwa, szansa zawsze jest, ale czy tak się stanie w najbliższym czasie? Powiem tak, że z zbieranych przez nas informacji już od dłuższego czasu teoretycznie szykują się jakieś większe zmiany na przestrzeni po czerwcu tego roku. Czerwcu 2013 roku. Ale czy to się w jakiś bardzo widoczny sposób zmaterializuje, tego ja po prostu nie wiem. I dalej po prostu ten temat badam. Szczerze mówiąc, jak miałbym obstawiać, to zaczną się zmiany, ale takie, że nagle będziemy mieli super świat, to i tak z miejsca nie nastąpi, to po prostu no nie ma jak. Po prostu nie ma jak, proszę Państwa. I z tymi chemtrailsami powiem tak, szybko to się ewentualnie zmieni, jeżeli ludzie się zdecydują coś z tym zrobić. To jest pytanie, czym jest podświadomość. My bardzo często w audycjach i wypowiedziach posługujemy się stwierdzeniem, że proszę Państwa, podświadomość to taki worek niewiedzy. Różnie to można interpretować. Faktycznie często to jest hasło, do którego się spycha w psychologii wszystko, co, że tak powiem, niewygodne i średnio dające się do takiej bezpośredniej obróbki czy też interpretacji. Natomiast oczywiście podświadomość też można zrozumieć jako po prostu kontekst informacji czy wiedzy zawarty w istocie, a nie będący na wierzchu, taki właśnie nieuświadomiony, ale istniejący. Znaczy podświadomość nie będzie pusta, to nie będzie pusty dysk, tylko dysk napchany, ale stanowiący kontekst. To jest tak, proszę Państwa, jak cały system operacyjny. Większość czasu, większa ilość plików systemu, szczególnie rozbudowanego, nie pracuje. Jest jego podświadomością. Większość użytkowników pracujących, tak jak pracujemy w tej chwili najczęściej nadal mimo wszystko na tych Windowsach, mam teraz też Windowsa, proszę Państwa, to ten system jest dla mnie jako dla jego użytkownika w pewnym sensie podświadomością, bo ja używam go jako kontekstu, ja przesuwam ikonki, ale ja nie wiem, jak działa to, że ikonkę mogę przekleić, skopiować tutaj, jaki mechanizm dokładnie za tym stoi, a mnóstwo operacji jest wykonywanych poza moją percepcją i uwagą, chociaż teoretycznie z tego poziomu, który tutaj jestem przed komputerem, mogę wniknąć w każdy element, to jednak najczęściej tak nie robię. Nie jest to mi uświadomione, chociaż teoretycznie dostępne z poziomu świadomego użytkownika. To co nazwałbym podświadomością.
Czy ten rok ma potencjał na radykalne zmiany społeczno-polityczne podnoszące poziom życia, czy jeszcze raczej będzie przykręcanie śruby? Proszę Państwa, jeżeli będą radykalne zmiany, na co w pewnym sensie trochę liczę, ale chyba jednak aż tak gwałtowne nie będą, to jeżeli będą jakieś radykalne zmiany, to jest to prawie 100% pewne, że w okresie krótkoterminowym no, nie będzie to odbierane jakoś wielce przyjemnie. Tak, z czysto logicznych powodów. A długoterminowo być może to będzie lepiej. Czy NWO jako takie przestanie nas wreszcie truć i czy, jeżeli tak, to czy powinniśmy świadomością, modlitwą takie działania, no myślę, że tu chodziło usunąć. Proszę Państwa, mamy oczywiście swoją myślą wpływ na rzeczywistość, ale przede wszystkim wpływ na rzeczywistość mamy tym, kim jesteśmy i to w całym naszym całokształcie. Wiele osób a propos tego myślenia sobie wyobraża, że wszystko tutaj zmienimy, bo skupimy się na czymś tam, jakaś grupka ludzi i rzeczywistość się stanie absolutnie inna. To oczywiście jakoś wpływa na rzeczywistość, ale najbardziej, proszę Państwa, wpływa na rzeczywistość informacja, która jest spójna na wszystkich poziomach. To znaczy, że jeżeli ja mam w mentalności coś takiego, że znikają te chemtrailsy, to na tej trzeciej gęstości, na innych gęstościach też powinno się materializować adekwatna sytuacja, czy też informacja a propos znikania tych chemtrailsów, czyli chociażby fizyczne działania. Jeżeli to nie ma przełożenia na rzeczywistość, tutaj trzeciogęstościową, tylko to jest mentalne gdybanie, filozofowanie, no jakoś tam to wpływa, ale wiecie, to tak sobie, nie? To proszę Państwa, to jest trochę tak, że jak nie przygotujemy sobie przykładowo studni, nie wykopiemy jej, to tutaj wody nam, to nie będziemy mieli wody chociażby tam na pustyni czy gdzieś i oczywiście możemy liczyć, możemy zrobić cuda na kiju, żeby spadł deszcz i jest oczywiście pewna szansa, że to się stanie, ale to będzie na chwilę, a potem znowu mamy problem i tego braknie. To musi mieć wszystko przełożenie na rzeczywistość. Ta materializacja, proszę Państwa, polega na tym, że my jesteśmy gotowi na wszystkich poziomach i tworzymy też odpowiednie narzędzia do przyjęcia czegoś. Z tymi handtrace'ami to jest bardziej złożony problem, ale największy problem jest oczywiście tutaj niestety od strony dalej, powiedziałbym, to co ja czasami jestem niestety ostatnio przyzwyczajony stękać, odbierności ludzi. Jakie na to rozwiązanie? No proszę Państwa, parę drobiazgów dzisiaj podpowiedziałem, ale to jest proces, który trwa. To jeżeli ma być, jeżeli mamy, że tak powiem, na Ziemi zrobić jakiś nowy świat, jakoś trochę rewolucyjnie go, że tak powiem, stworzyć, to jednak jest dużo jeszcze do zmienienia w sobie i w społeczeństwie i w każdym z nas, żeby to była rewolucja twórcza, a nie rewolucja destrukcyjna. I tylko zmienimy jedną formę na inną formę, która będzie taka sama, tylko będzie się inaczej nazywać, co miało wiele razy miejsce w historii.
Czy pomoc opiekuna umysłu powoduje dług nulifikacyjny? Proszę Państwa, bardzo różnie to jest. Nie ma tutaj takiej prostej reguły na to. Generalnie w większości przypadków opiekunowie nie chcą wykonywać akcji, które powodowałyby wzrastanie długu nulifikacyjnego. Dlatego to jest jeden między innymi z powodów tego, że niekoniecznie wykonują zawsze to, o co poprosimy, nawet jeżeli mamy dobry kontakt. A jeżeli już powstaje dług, co istnieje taka możliwość, no to będzie dążenie do jakiegoś wyrównania go. No dobrze, proszę Państwa, tak powolutku będę kończyć. Leciutko dzisiaj smęciłem. Tak to przynajmniej mogło być odebrane i rzeczywiście było troszeczkę w takim kontekście, bo przyznaję, że w wielu miejscach, w sytuacjach, gdzie ludzie znajdują problemy, tworzą je sobie wręcz powiedziałbym sami, ja ich częstokroć nie widzę. I wiecie Państwo, i to pomaga. Nie widzę ich w tym sensie, że jeżeli wychodzi się poza koncepcję jedynej słusznej drogi, tylko płyniesz, i jeżeli widzisz, że wiatr zdmuchnie ciebie trochę w bok, okej, popłynę okrężną drogę, zmienię kierunek, nie ma problemu. Ale jeżeli chcę za wszelką cenę przepłynąć dokładnie pomiędzy prawą a lewą boją na pozycji takiej, takiej, pozycji takiej, takiej i mnie wybije, to wtedy lamentuję. I takie ograniczenie powoduje bardzo często u ludzi problemy iluzoryczne, bo w większości przypadków nie ma większego znaczenia, czy przypłynę pomiędzy boją 583 a 584, czy o jedną sztukę w bok. Ale ludzie koniecznie chcą iść dokładnie pomiędzy tymi. Jak coś będzie obok, to jest problem. I ja polecam Państwu właśnie nauczyć się zarówno dążyć do celu, ale mieć też w tym tą właśnie elastyczność. Zdolność do wykorzystywania tego wiatru, który idzie, który niesie żagle, który je pcha, z którym można się zgrać, którym można dopasować, ale on nie będzie szedł perfekcyjnie. Tą najprostszą, najsensowniejszą, najprzyjemniejszą i najpiękniejszą drogą do celu, proszę Państwa, prawie nigdy nie jest droga prosta. I nie należy na siłę oczekiwać, że to będzie droga prosta. Jeżeli przyjmiemy sobie założenie, rzeczywiście poczujemy, że możemy doświadczać rzeczywistości jak chcemy, wiele naszych problemów bardzo szybko znika. I to nie jest tak, że rzeczywistość się jakoś wielce zmienia. Nie. Ale to jest przykład, proszę Państwa, tego, jak my zmieniając siebie zmieniamy rzeczywistość. Nasze doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne stają się zupełnie inne. Dlaczego zewnętrzne? Bo przestajemy się chociażby, brzydko mówiąc, niektórymi pierdołami stresować. I jeżeli w dzisiejszej audycji ktoś przypadkiem poczuł, że wchodząc w pewnym momencie w krytykę niektórych tematów z mojej strony lekko mu dosoliłem, powiem tak. Nie przejmujcie się takimi pierdołami. Tym optymistycznym akcentem zakończę dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Prawdopodobnie już wtedy razem z Joanną. Miłego wieczoru życzę Państwu. To były rozmowy zaawansowane. Audycja Jedyna Słuszna Droga. Na TV Wolnoludzkość prowadził dla Państwa Jacek Czapiewski.